Zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu usłyszał dziś 27-letni Dariusz N. z Wałbrzycha. Ma to związek ze strzelaniną, do której doszło w dzielnicy Nowe Miasto. 38-letni mężczyzna został postrzelony w głowę i przewieziony do szpitala. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Do strzelaniny doszło 15 października przy ulicy Elizy Orzeszkowej w wałbrzyskiej dzielnicy Nowe Miasto. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wałbrzychu. Mężczyźnie zarzuca się oddanie strzału w kierunku głowy pokrzywdzonego i spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu. Przy czym z ustaleń poczynionych w śledztwie wynika, że zamiarem sprawcy było pozbawienie życia pokrzywdzonego. Prokuratura nadal bada okoliczności zdarzenia. Pomiędzy Dariuszem N. a poszkodowanym 38-latkiem doszło do konfliktu, który doprowadził do dramatycznego zdarzenia w minioną niedzielę. Jego szczegóły nie są jednak na razie znane. Przesłuchiwane są także pozostałe osoby uczestniczące w całym tym zdarzeniu. Na chwilę obecną zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala w sposób jednoznaczny wskazać, jaki był powód takiego, a nie innego zachowania Dariusza N. Wyjaśnienia poszczególnych osób są bardzo enigmatyczne, czasami wręcz nieracjonalne. Podejrzany w tej sprawie Dariusz N. jest równocześnie pokrzywdzonym. Jak tłumaczy prokurator Marcin Witkowski, po oddanym strzale Dariusz N. został pobity przez 4 osoby. Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia zostali już zatrzymani. Stan pokrzywdzonego po strzelaninie jest stabilny. Przeszedł on operację, podczas której z ciała usunięto pocisk. Podejrzanemu Dariuszowi N. grozi od 8 do 25 lat pozbawienia wolności lub nawet dożywocie.